Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu inflacja osiągnęła swój szczyt i już spada. Szok. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam także do dłuższego niż zwykle obserwowania bloków reklamowych na kanale, ponieważ pełny przychód za listopad zostanie przeznaczony na prezenty dla biednych dzieci na polskiej ścianie wschodniej, więc zachęcam jeszcze raz do tego, żeby było jak najwięcej oglądanych tych reklam, będą wtedy jak najbardziej bogate te prezenty dla tych biednych dzieci. Dziękuję i oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały zebrane, by stworzyć ten materiał, pochodzą z dwóch platform, XStation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy! Inflacja osiągnęła swój szczyt i już spada. Szok! Drodzy Państwo, dzisiaj najważniejszym takim momentem publikacji danych makroekonomicznych to były te dane o inflacji producenckiej dla Stanów Zjednoczonych i okazało się, że inflacja w październiku spadła i to zaskakująco do poziomu 8%, dokładnie 8%. Jest to tak jak skrajnie optymistyczne prognozy, więc widać, że względem prognoz prognozy były na poziomie 8,3% względem odczytu za poprzedni miesiąc, za wcześniejszy miesiąc, za wrzesień 8,5%. Widzimy, że szczyt inflacji został utworzony i inflacja już spada. Kiedy zobaczymy, jak zachowuje się inflacja producencka, utworzyła ona swoje apogeum w marcu w tym roku, ale tak od czerwca zaczyna mocno spadać i inflacja konsumencka także w Stanach Zjednoczonych osiągnęła swoje apogeum w czerwcu w tym roku i zaczęła spadać od tego momentu, więc można już odfajkować szczyt inflacji, że został on osiągnięty na przełomie drugiego i trzeciego kwartału w tym roku i oczywiście w takiej sytuacji inwestorzy na całym świecie, widząc, że inflacja osiągnęła swoje apogeum i spada, zgodnie z klasyczną rotacją aktywą, z tym modelem, powinni szczególną uwagę przywiązywać do rynku obligacji, więc obligacje amerykańskie powinny być rozchwytywane jak ciepłe bułeczki, ponieważ w perspektywie 2023 roku już widać obniżki stóp procentowych, a rynek obligacji uwielbia taki moment, kiedy stopy procentowe będą spadać i oczywiście kiedy ta rynkowa stopa procentowa będzie korzystna. Pamiętamy, że na obligacjach nie tylko zarabia się na kuponie, czyli na odsetkach, ale być może niektórzy inwestorzy potrafią także zarabiać na cenach, na zmianie cen obligacji. No i także staram się pokazywać, jak to można robić. Ale drodzy Państwo, to, że szczyt inflacji stał się faktem i że inflacja już spada i że dla części uczestników rynku jest to szok, bo inflacja miała cały czas rosnąć, będzie miała niebagatelne znaczenie dla wyceny różnych klas aktywów. Już widzimy reakcję rynkową po tych ostatnich danych o inflacji konsumenckiej i dzisiaj widzimy także tożsamą reakcję po publikacji inflacji producenckiej. Rynek wierzy, że faktycznie szczyt inflacji został osiągnięty, inflacja będzie teraz nie powodowała już takiej dużej presji na podwyżki stóp procentowych i to jest coś, co bardzo lubi rynek ryzyka. Poznaliśmy także wskaźnik New York Empire, osiągnął on także dodatnie wartości, więc dzisiaj popyt na ryzyko ma bardzo dużo amunicji ku temu, żeby znowu atakować, a jak wiemy ze statystyki, czwarty kwartał to dla giełd papierów wartościowych jest najlepszy kwartał do inwestowania, więc no, jest jeszcze potencjał co najmniej miesiąca na wyciskanie indeksów giełdowych, więc rajd świętego Mikołaja dostał kolejne paliwo i powinien znowu się objawić następną falą wzrostową. Na następnym ciekawym wykresie, który znalazłem, jest zarysowana ścieżka stóp procentowych w przyszłym roku i trajektoria prognozowanej inflacji według projekcji Fedu. I okazuje się, że w drugim kwartale w przyszłym roku ma dojść do skrzyżowania między tym, jak ma się zachować inflacja, a jak ma się zachować stopa procentowa ustalana przez Fed. I to oczywiście będzie jednym z tych też czynników zachęcających do tego, żeby obligacje były kupowane przede wszystkim i oczywiście, żeby w takiej sytuacji liczyć, że w kolejnych miesiącach będziemy mieć do czynienia z obniżkami stóp procentowych. Rynkowe stopy procentowe to oczywiście te obligacje amerykańskie, patrzymy na dziesiątki i w momencie tworzenia tego wpisu rentowności były już głęboko poniżej poziomu 3,80.
i w takiej sytuacji reakcja rynkowa jest bardzo dobra, jest klasyczna i zachęca ku temu, żeby ryzyko było dzisiaj kupowane. I znowu widzimy, że środkowa część krzywej dochodowości amerykańskich obligacji cały czas spada, zwiększając szanse na to, że będą głębsze niż zwykle obniżki stóp procentowych pod koniec 2023 roku i w 2024 roku, ponieważ no, rynek przyszłej stopy procentowej już się koncentruje na tych terminach. Krzywa dochodowości bardzo dobitnie to pokazuje. No i oczywiście patrzymy także rynek pieniężny, gdzie on wskazuje, gdzie może być szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych i tu na razie nie ma większych zmian. Poziom 4,90 jest cały czas wskazywany jako miejsce, gdzie będzie osiągnięty szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w maju 2023 roku w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście, kiedy mamy do czynienia już z faktem, że inflacja osiągnęła swój szczyt i spada, że dla części inwestorów jest to szok, warto zwrócić uwagę, jakie są przez rynek określane największe ryzyka na 2023 rok. I to pomimo tego, że te stopy procentowe idą w górę, to właśnie to przez inwestorów jest wskazywane jako największe ryzyko na 2023 rok. A drugie największe ryzyko to jest sytuacja finansowa Chin i w ogóle sytuacja związana z tym państwem, więc widzimy, na czym rynek będzie się koncentrował przynajmniej na początku 2023 roku. I reakcja rynkowa, widzimy następną falę przeceny amerykańskiego dolara. Euro-dolar ma bardzo dużą szansę na to, że dzisiaj nawet wróci, przebije poziom 1,05, a w takiej sytuacji byłoby to zaproszenie do szybkiej wizyty w okolicach mocnego oporu wyznaczonego przez Fibonacciego na poziomie 1,0610, tam jest Fibonacci 38,2%. I w takiej sytuacji oczywiście byłoby to zaproszenie także do następnej fali osłabienia amerykańskiego dolara i na fali spadków rentowności prawdopodobnie doprowadzi to do następnej fali wyprzedaży pary dolar do jena i już to teraz widzimy. I oczywiście wiecie, drodzy Państwo, że równolegle te zjawiska powodują także presję na wzrosty cen złota, o czym będzie w dalszej części tego materiału, więc radzę bardzo ściśle monitorować te dwa rynki. No i chciałbym także pokazać wykres pozycjonowania, jak w poprzednim tygodniu pozycjonowali się duzi gracze i z ciekawostek widać, że w poprzednim tygodniu bardzo mocno były kupowane longi na euro, czyli była zwiększana netto długa pozycja w europejskiej walucie i to zachęca do tego, żeby wieścić, że obecnie to, co obserwujemy, jest nie tylko short squeezem, czyli wyciskaniem długich pozycji w amerykańskiej walucie, czyli zamykania długich pozycji po każdej cenie, ale także jest presją na to, żeby kupować euro, a to moim zdaniem wzmacnia tezę o tym, że będziemy świadkami jakiejś większej korekty wzrostowej na euro-dolarze. Z ciekawych kolejnych rynków, na które warto zwracać cały czas uwagę, zachowanie Bitcoina, ponieważ Bitcoin moim zdaniem to jest na razie jedyny rynek, który nie potwierdza presji na ryzyko w skali globalnej, ale gdyby Bitcoin próbował jednak rosnąć, wróciłby przynajmniej nad poziom 17,5 tysiąca dolarów, to oczywiście otworzyłoby to także perspektywy i zmniejszyło ryzyko długich pozycji na indeksach giełdowych. No i oczywiście, patrząc na charakterystykę Bessy, Bessa na Bitcoinie trwa już rok, halving, kiedy w ostatnich okresach trwał, powodował, że spadki od szczytów Bitcoina wynosiły około 83% i trwały około roku, więc okres czasowy Bessy został właśnie teraz wypełniony, a gdyby odmierzyć te 83% od swoich szczytów, wychodziłoby, że Bitcoin ma potencjał spadkowy jeszcze w okolice 10-12 tysięcy dolarów, no i to tak, żeby wskazywało na to, że jesteśmy coraz bliżej lokalnego dna, które może się przekształcić w ogóle w dno Bessy na tej kryptowalucie, więc jestem ciekawy, czy czasem nie pojawi się wkrótce długoterminowy popyt, który widząc, co się dzieje na rynku ryzyka, czyli na indeksach giełdowych, spróbuje także otwierać nowe długie pozycje w Bitcoinie długoterminowe, licząc na to, że te wszystkie ostatnie informacje o bankructwach kolejnych giełd kryptowalutowych, jakichś kolejnych perturbacjach, o tym, że kryptowaluty generalnie się nie sprawdzają, nie spróbuje zaufać znowu kryptowalucie i że nie spowoduje to, że na naszych oczach będzie kształtowane dno Bessy na tej najważniejszej kryptowalucie, jaką jest Bitcoin. I teraz rynek ryzyka. Po danych
eksplodował futures na indeks S&P. Wygląda na to, że będzie mieć otwarcie zdecydowanie nad poziomem 4000 punktów i dzisiejsza sesja będzie miała za zadanie utrzymać lukę wzrostową i oczywiście doprowadzić do tego, żeby było zamknięcie dzisiejszej sesji im wyżej, tym lepiej, tym większa będzie szansa na szybkie dotarcie w rejon 4150 punktów, gdzie mamy linię Bessy, czyli linię 10-miesięczną linię trendu spadkowego i to jest także miejsce, gdzie mamy 20% odbicie od swoich minimów. I w takiej sytuacji rynek będzie szukał odpowiedzi na pytanie, czy czasem te wzrostowe odbicie, rajd świętego Mikołaja, nie przekształci się czasem już w hossę. Więc no, przed nami niezwykle fascynujący czas. Moim zdaniem jest jeszcze co najmniej miesiąc do tego, żeby wyciskać te indeksy giełdowe tak wysoko, jak się da. Jeszcze raz przypominam statystykę giełdową, która pokazuje, że czwarty kwartał, a jesteśmy dopiero w połowie czwartego kwartału, jest najlepszym miesiącem, jest najlepszym okresem, najlepszym kwartałem do inwestowania podczas całego roku na indeksach giełdowych, jako że mamy naprawdę jeszcze miesiąc do świąt Bożego Narodzenia, więc jest naprawdę potencjał jeszcze, żeby wyciskać tak wysoko, jak się tylko da, a da te indeksy giełdowe, a wskaźniki pokazujące, gdzie może być tworzone dno, sygnalizują, że faktycznie w okolicach tych 3600 punktów mogło dojść do utworzenia dna Bessy na indeksie S&P. Jeszcze raz przypominam, jest to miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. I w takiej sytuacji oznaczałoby to, że giełdy papierów wartościowych, które dyskontują to, co się ma wydarzyć w gospodarce realnej na przestrzeni następnych 6-9 miesięcy, wskazywałoby, że rynek dyskontuje miękkie lądowanie gospodarki światowej, a nie jakąś większą recesję i mocny rynek niedźwiedzia. I na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę? Wczoraj doszło do 20% odbicia od dna na indeksie DAX, więc indeks DAX jest już w technicznej hoście i tendencja wzrostowa już teraz, jeżeli będzie kontynuowana, będzie miała potencjał ku temu, żeby wkrótce zawitać w rejon maksimów wszechczasów. Pomaga to, że euro cały czas jest osłabione, niemieccy eksporterzy na tym zyskują, stąd też relatywna siła DAX-a względem indeksów giełdowych na Wall Street. Na kolejnym ciekawym wykresie widać, jak bardzo nie udał się Brexit, ponieważ porównanie zachowania indeksów giełdowych w Londynie a we Francji jednoznacznie pokazują, że Brexit po prostu się nie udał. Kolejny ciekawy wykres pokazujący, jak jest powiązanie, korelacja między zachowaniem spółki Tencent a zachowaniem indeksów Hongkongu. Ta korelacja jest bardzo silna, naprawdę wyjątkowo silna, więc no, jeżeli ta spółka pójdzie w górę, indeks giełdowy w Hongkongu pójdzie w górę, a jeżeli spółka będzie spadać, to indeks giełdowy w Hongkongu Hang Seng będzie także kontynuował tendencję spadkową. Poznaliśmy dzisiaj także wskaźniki ZEW. Dla Niemiec okazało się, że wskaźnik oczekiwań był lepszy, był niż skrajnie optymistyczne prognozy, więc mamy następne paliwo do kontynuacji tendencji wzrostowych. No i oczywiście przejdźmy teraz do rynku surowcowego. Jeżeli miedź będzie kontynuowała tendencję wzrostową, to w takiej sytuacji moim zdaniem ryzyko długich pozycji jeszcze bardziej spadnie, natomiast w momencie tworzenia tego wpisu nie widać, żeby zachowanie ceny miedzi wspierało popyt na ryzyko na indeksach giełdowych, ale sesja amerykańska dopiero przed nami. Złoto, o czym była mowa, spadek rentowności, osłabienie amerykańskiego dolara, to jest woda na młyn wszystkich byków na rynku złota, więc spodziewajmy się, że jeżeli te tendencje na obligacjach i na amerykańskim dolarze będą kontynuowane, to złoto wybije wkrótce poziom 1800 dolarów i będzie dalej rosło. Dodatkowo, kolejny metal, na który warto zwracać uwagę, to jest srebro i wygląda na to, że będziemy wkrótce trwale wychodzić nad ten najważniejszy opór, czyli poziom 21,5 dolara. W takiej sytuacji zostanie zanegowane wybicie z formacji podwójny szczyt. I także srebro będzie zachęcało do kontynuacji tendencji wzrostowej, wspierając zachowanie ceny złota. Ropa naftowa na razie nie może się zdecydować, w którą stronę ruszyć, natomiast wykres zapasów gazu w Europie pokazuje, że jesteśmy na bardzo wysokich poziomach. Europa wykorzystała ten czas, żeby zgromadzić duże zapasy, więc moim zdaniem ryzyko płynące z tego, że będzie podczas tej zimy nam zimno w domach, zdecydowanie spada. I cieszmy się z tego, że dobrze wykorzystano ten ostatnie miesiące, żeby gromadzić jak najwięcej zapasu tego węglowodoru. Teraz przejdźmy do polskich aktywów, ponieważ polskie aktywa także bardzo lubią to, co się dzieje, że inflacja osiąga swój szczyt, że już spada, jest to szok, to jest to bardzo dobra wiadomość dla polskich aktywów.
ponieważ osłabienie amerykańskiego dolara oznacza, że Wall Street, że z Wall Street wypływa kapitał i ten kapitał szuka na całym świecie stopy zwrotu, a Polska jest idealnym miejscem ku temu, żeby osiągać stopy zwrotu, bo jest bardzo, szczególnie warszawska giełda jest niedowartościowana, więc tutaj te stopy zwrotu mogą być jak największe. Już to teraz obserwujemy. Jeszcze dzisiaj poznaliśmy dane o PKB. Okazały się one lepsze niż zakładały prognozy, zwłaszcza gdyby uwzględnić rewizję za poprzedni miesiąc, poprzedni kwartał, więc w takiej sytuacji dane są optymistyczne, wspierają popyt na ryzyko. Poznaliśmy także dane o inflacji, natomiast była to weryfikacja tych danych i one nic generalnie nowego nie wniosły. Natomiast to, że polskie obligacje dzisiaj podczas sesji już gwałtownie spadły poniżej 7% na rentowności, pokazuje, że rynek wchodzi w następną falę kupna polskich obligacji i że naprawdę jest wiara w to, że inflacja osiągnie swój szczyt także w Polsce i być może na naszych oczach jest teraz stworzony szczyt inflacyjny i oczywiście w takiej sytuacji polskie obligacje są kupowane przez inwestorów jak świeże bułeczki, rozchodzą się bardzo dynamicznie i obserwujemy, że z każdym dniem rentowności są coraz niżej, a ETF na całą polską krzywą dochodowości wchodzi już w ostatnią fazę, by stworzyć formację podwójne dno. Jeżeli tak się stanie, to powinien pojawić się następny kapitał, który będzie widział szczyt inflacyjny, który będzie szukał stopy zwrotu i będzie czekał na to, że pojawi się perspektywa za parę miesięcy, za parę kwartałów obniżek stóp procentowych także w naszym kraju. I oczywiście znalazłem także ciekawostki pokazujące, jak bardzo na przestrzeni ostatnich w ostatnim czasie były kupowane waluty emerging markets, między innymi rynek złotego. I zobaczmy, ten wykres pokazuje, że kupno złotego w ogóle rynków emerging markets było najmocniejsze od 2016 roku, więc nie dziwmy się, że tak gwałtownie zaczęły spadać kursy euro złotego, dolar złotego. Kapitał szuka po prostu stopy zwrotu i parkuje w złotym, ponieważ rynek złotego cały czas daje prawie 4000 punktów swapowych na rok na euro złotym. To są po prostu gigantyczne, darmowe pieniądze, żeby tutaj tankować, jeszcze zarobić na ruchu kursowym. Więc to, że tak się złoty umacnia, to nie powinno być żadne zaskoczenie. I jeszcze dodatkowo, jeżeli rozpatrujemy, czy inflacja osiągnie swój szczyt także w Polsce, to warto zwrócić uwagę, że spadek, gwałtowny spadek dolar złotego o 50 groszy od swoich ekstremów powoduje, że jeżeli to zostanie utrzymane, to spadnie także presja inflacyjna, nacisk wywołany rynkiem walutowym na inflację i obniży ona inflację bardzo wyraźnie, więc każdy dalszy spadek umocnienia krajowej waluty będzie także zachęcało do tego, żeby wieścić, że inflacja w Polsce szybciej osiągnie swój szczyt, niż zakładałyby te projekcje Narodowego Banku Polskiego, o którym była mowa już wczoraj. I na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Gdy porównamy, jak zachowują się rynki akcyjne emerging market względem indeksu S&P, to widzimy, że mamy najmocniejszy start HOSSY od 2009 roku. Zwróćmy uwagę, co się wtedy działo w 2009 roku, jak bardzo mocno wystrzeliły te rynki i może część inwestorów liczyć na to, że bardzo podobne zjawisko się teraz pojawi. Dlatego być może indeksy giełdowe w Warszawie tak wystrzeliły, kapitał zagraniczny, bo to on teraz kreuje wydarzenia, no pcha po prostu indeksy giełdowe tak wysoko jak się da, licząc na to, że ten scenariusz się powtórzy i wskaźnik fear and greed, czyli pokazujący chciwość albo strach, pokazuje, że mamy największą chciwość na indeksach giełdowych, takich jak Warszawa, od 2011 roku, a sam indeks WIG20 jest na bardzo dobrej drodze, że po przekroczeniu tych poziomów lokalnych oporów, na których teraz jesteśmy, rejon 1760, jeżeli one zostałyby pokonane, otwiera się już perspektywa nawet do wzrostu w okolicach 2000 punktów, więc jeżeli tak się stanie, to rajd świętego Mikołaja, który trwa już od co najmniej kilku tygodni na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, będzie miał potencjał, żeby być kontynuowany i żeby jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia zwiedzić ten bardzo ważny poziom 2000 punktów, ponieważ no, inwestorzy widzą, że odbijamy od potężnego wsparcia strefy 1250-1500 punktów, a każde takie odbicie dawało co najmniej ruch w okolice 2400-2500 punktów, więc jeszcze naprawdę jest potencjał ku temu, żeby obserwować dalsze wzrosty indeksów giełdowych w Warszawie. Więc cieszmy się z tego, że inflacja osiąga swój szczyt i że już spada w Stanach Zjednoczonych, ponieważ daje to paliwo do tego, żeby cały świat szukał stopy zwrotu, a rynki takie jak Warszawa są tego największym beneficjentem i nie dziwmy się, że polskie aktywa właśnie tak to dyskontują.
I oczywiście, jeżeli chcesz się nauczyć inwestować, to pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie, tam na dole link w opisie i cały czas warto się zaznajomić, jakie będą konsekwencje tego, że doszło w poprzednim tygodniu do wyborów w Stanach Zjednoczonych i jaki może mieć to wpływ na giełdy w Stanach Zjednoczonych. Więc zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z tym pakietem edukacyjnym, tam na dole link w opisie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. I oczywiście jeszcze raz zachęcam do tego, żeby dłużej niż zwykle obserwować wszystkie materiały dotyczące reklam na naszym kanale, ponieważ przychody reklamowe zostaną przekazane jako prezenty pod choinkę biednym dzieciom na polskiej ścianie wschodniej. Dziękuję jeszcze raz. Widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Pozdrawiam.